z uwagi na to, że jest to normalny dzień pracy, postanowiłem po prostu każdej spotkanej kobiecie złożyć życzenia, także również dla pani wszystkiego co najlepsze okazji dla kobiet. Na razie nie mam, na razie jeszcze zajdę do kolegi, bo tam mam się spotkać i tak będziemy coś kombinować. Tylko goździki. Ja jestem starym człowiekiem i za moich młodych lat były modne tylko goździki, nic ponadto. Teraz modne tulipany. Być może w przyszłym roku pójdą tulipany. 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 Tak. Jest bardzo dużo pracy. Dzisiaj miałam godzinę snu, także 18 godzin pracy dzień wcześniej. No, jest to specyfika taka, że no, kwiaty muszą być świeże, więc przygotowujemy je w ostatniej chwili, czyli dobę przed, więc no, pracy jest bardzo dużo, ale mam znajomych, którzy mi pomagają, bo przecież dowozimy też kwiaty, także wszystkie ręce na pokład. No i staramy się obsłużyć każdego klienta, który do nas zawita, a oczywiście panowie bardzo często zwlekają do ostatniej chwili, więc na brak zainteresowania dzisiaj nie narzekamy. No teraz to podobno jest na topie, jest modne, więc chyba z tego powodu. A komu pan kupuje kwiatki? Dla mam, dla córki i dla żony. Dostałam z pracy. Pracuję w banku i no i dostałam. Mile byłam zaskoczona. Już dałem kwiaty. A jakie kwiatki, jeżeli można wiedzieć? Tulipany. Czerwone róże w białym pudełku. Myślę, że akurat na dzień kobiet pasują. A czy to była jakaś sugestia, czy pan sam tak wymyślił? Znaczy, widziałem gotową kompozycję. Podobało mi się. W chwili obecnej każdego rodzaju flower box. Wszystko zależy od tego, jaki do nas trafi klient, ale dominuje róża, goździk i tulipan. Są to takie trzy najbardziej popularne z okazji Dnia Kobiet boxy. A właśnie skąd fenomen tych kwiatków w pudełkach? Po pierwsze moda, dwa, te kwiatki są bardzo fajnej formie podane. Jest to praktyczne, bo nie musimy się martwić o wazon. Kwiatki są łatwe w transporcie. Dwa, dopasowujemy sobie kolor pudełka do wystroju wnętrza albo do koloru po prostu, który nasza partnerka, kobieta bardzo lubi. Także to wszystko można pięknie skomponować. Jadę do dziewczyny, która po 46 latach do mnie wróciła. I chodziłem z nią 4 lata i wyszła za mąż. Teraz jej mąż zmarł, moja żona zmarła i nas połączyło. Nie wiem, co to nas połączyło, ale jakaś wnuczka mówi, że to chyba jak w tym, no, jak w telewizji. Jadę jej złożyć życzenia dzisiaj. I na co się pan zdecydował dzisiaj? Słucham? Co pan dzisiaj wybiera? No, czy tą różę herbacianą. A może, nie wiem, jakiś... No jeszcze Raffaello oczywiście. Jeszcze nie, ale czekam na czekoladę, którą na pewno dostanę. Jasne, a jakie kwiatki najbardziej pani lubi dostawać? Chyba tulipany. W chwili obecnej promujemy tuby z kwiatami. Jest to bardzo ciekawa forma podania takiego tradycyjnego bukietu. Też można sobie wybrać różne kolory tub, rodzaj kwiatów. No i to też jest ciekawa opcja, która cieszy się coraz większą popularnością wśród naszych klientów. Zapraszamy klientów cały czas. Dzisiaj jesteśmy otwarci od godziny 7. Oficjalnie do 20, ale jeżeli tylko starczy nam kwiatów, to będziemy czynni do ostatniego klienta. Zainteresowanie jest duże kwiatkami, jak to na 8 marca. Z reguły tulipanki, ale też i zdarzają się różyczki. Są klienci na większe wiązanki, niektórzy kupują tylko pojedyncze kwiaty, ale jak zwykle 8 marca to jest no, praktycznie kwiatek dla każdej kobiety potrzebny jest. Nawet na ulicy widzę, że przechodzą panowie i rozdają kwiatki, kupują pojedyncze kwiaty. To znaczy, znajomych z grupy. Właśnie, znajome w grupie, to po prostu dzisiaj postanowiliśmy jakiś tam prezent dać, tak? I wybrali panowie? Wybraliśmy róże, bo nie poczytaliśmy o tym wcześniej i tak trochę lepsze by były tulipany, no ale gest chyba się liczy jako symbol, tak? Planujemy jakoś taką wspólną integrację razem grupą wyjść, bo u nas tak się składa, że większość to dziewczyny. Może te, które nie mają chłopaków, to by zechciały wyjść się spotkać. Spodziewa się pani jeszcze jakichś kwiatków, coś do kwiatków? No myślę, że od męża. Wstałam rano, więc nie zdążę, ale myślę, że tam coś tam wczoraj oglądał, więc myślę, że tak. Tu bukiet był z tulipanów, róż i jeszcze tam jakiś. Jasne, a coś do kwiatków, czy kwiatki wystarczą? Nie, kwiatki wystarczą.